Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski po raz kolejny, program Polska, 10 maja. No co dzisiaj? No dzisiaj mamy zdradliwą pogodę, wczoraj, dzisiaj, jutro infekcje parcha na pewno będą często wyskakiwać, często gościć. W dodatku siedzimy przed opryskiwaczami i zastanawiamy się, czy już pryskać, czy jeszcze nie, czy poczekać do wieczora. Nie ma na co czekać, sady zabezpieczone być muszą, będą to groźne na pewno infekcje, zwłaszcza, że już były i musimy sięgnąć tymi zabiegami trochę do tyłu, żeby mieć większą pewność na zabezpieczenie tego, co było położone poprzednim razem. I teraz no, do Państwa no, należy wybór produktu z uwagi na to, że w różnych okresach stosujemy, jedni trochę wcześniej na przestrzeni tygodnia, drudzy trochę później i te limity wykorzystania środków ochrony roślin u każdego z Państwa mogą wyglądać trochę inaczej. Czas kwitnienia się w wielu odmianach, można powiedzieć, kończy albo nawet prawie, że skończył. I do wykorzystania były anilinopirimidyny i grupa SDHI. Tak polecaliśmy głównie, najlepiej przemiennie, czyli jak wykorzystywać mamy dwa razy SDHI, do których należy Luna Experience czy Fontelis na ten okres, tak najbardziej polecane. Przemiennie z tą grupą anilinopirimidyn, czyli chorus, mytos, pyrus, to tu pamiętajmy o tym limicie dwóch oprysków na grupę i nie więcej. I teraz jeszcze jak weźmiemy pod uwagę jedną rzecz, że SDHI, czyli Luna Experience i Fontelis działają także na mączniaka, to tym bardziej ta przemienność stosowania tych produktów powinna być zachowana. Mączniaka powinniśmy niejako co drugi zabieg wykonywać. Ten cykl rozwojowy troszeczkę inaczej wygląda, czyli na parcha pryskamy trochę gęściej, na mączniaka trochę rzadziej. Pamiętajmy, że produktów na mączniaka mamy dosyć sporo już w tej chwili, bo były siarkowe, później SDHI, później nam wskakują za chwilę lada moment albo już teraz strobiluryny, później znowu cała grupa układowych IBE i Kendo na końcu. Natomiast jeżeli będziemy pryskać powiedzmy co 10 dni, to tych produktów mamy sporo, ale jakbyśmy chcieli raz w tygodniu wykorzystywać także pod kątem mączniaka, to no, braknie nam tych preparatów. Zatem puentując parcha, ci, którzy nie wykorzystali jeszcze któregoś rozwiązania, czyli z grupy mytosa, nie wykorzystali zabiegu dwukrotnie, mogą go jeszcze wykorzystać. Natomiast ci, którzy nie wykorzystali dwukrotnie Luny bądź Fontelisa, licząc razem obydwa, czyli jak ktoś zrobił raz Luną, raz Fontelisem, to już ma limit SDHI jakby zakończony, wyczerpany i zapominamy. I tu teraz tak, jeżeli ktoś ma limit obu przypadkach zrealizowany, to przynajmniej w podwyższonej dawce preparaty kontaktowe zawierające kaptan na ten moment. Można do tego, a nawet byłoby wskazane, dołożyć Profos 100, na przykład fosforyn, ale jeszcze jest jedno rozwiązanie. Można obniżyć pH cieczy roboczej stosując Kalfos, produkt taki innowacyjny łączący wapń z fosforem, czyli pierwiastki, które kojarzone są jako takie, które siebie wzajemnie nie tolerują. Tu innowacyjne rozwiązanie mamy, które no produkt o pH około 1, tam 0,8 do 1,2, do 1,2, czyli średnio 1, obniża nam pH roztworu, przedłuża żywotność kaptanów także w mieszaninie, czyli w beczce, zgania nas deszcz z sadu. Możemy być spokojniejsi, że ten kaptan się tam nam nie rozkłada tak szybko i jest to zabieg na pewno bardziej poprawny. Stymulujemy tym fosforem podziały komórkowe, wapniem, który jest w tym produkcie zawarty. Dbamy o strukturę ścian komórkowych, żeby to wszystko lepiej wyglądało. I to tak. Natomiast jeżeli ktoś ma odmiany mączniakolubne i nie stosował w ostatnim zabiegu Luny bądź Fontelisu, czyli zrobił na przykład samym kontaktem bądź kontaktem Delan z mytosem czy Kaptan z mytosem, to w tej chwili bym powiedział, że o mączniaka także musimy dbać. Stosujemy na przykład pierwszy zabieg
strobiluryną, czyli Zato, Flint. Oczywiście pamiętamy, nigdy solo, zawsze z preparatem typowym kontaktowym na parcha. Strobiluryny dobrze działają na włączniaki, trochę słabiej już na parcha. Dbajmy, żeby te ewentualne odporności się cofały i żeby te produkty były coraz bardziej skuteczne. Co mamy? Przemienność kwitnienia, jeżeli chodzi jeszcze o jabłonie, w niektórych wypadkach, a w niektórych bardzo intensywne kwitnienie. Czas mamy na pewno na to, żeby zacząć przerzucać owoców. Nie zostawiajmy ich dużo na drzewie. Miejmy mniej, ale dobrej jakości. Pamiętajcie Państwo, czy owoców macie na drzewie 200 czy 120. Bardzo często tonażowo jest to tak naprawdę podobna wartość, tylko parametr owocu jest całkiem różny. Wagowo roślina ma jakieś swoje maksimum do wykarmienia i nie wolno za dużo zostawiać. Mniej zostawimy, większe urosną. Dbajmy o to, żeby podziały komórkowe były właściwe i żeby rozrost owocu był właściwy. Przerzedzajmy i nie bójmy się tego. Na ten moment pierwszy, koniec kwitnienia, pomonit z mocznikiem, z 1,5% mocznikiem, czyli na ten 1015 kg mocznika i pomonitu w zależności od odmiany. Gala, Golden, te odmiany, które się gorzej przerzedzają, to 0,4-0,45 ml na ten 1000 musi być zastosowane. Niektórzy dają jeszcze więcej, ale tu bym zachował swego rodzaju ostrożność. Natomiast zdecydowanie bardziej polecam takie rozważanie i własne doświadczalnictwo w tej kwestii. Różne podkładki też różnie tu reagują. Szampion, ajdaret, stężenia zdecydowanie mniejsze, znaczy mocznik może zostać 1,5%, może zostać 1%, natomiast pomonit te 250 do 350 ml maksymalnie na każdy 1000 litrów. Przy pomonicie ważna temperatura wysoka, dobrze jak woda jest o obniżonym pH, no i nie wolno się spóźnić bardzo z zabiegiem. Także to są takie najistotniejsze rzeczy. No i jeszcze jedna rzecz dla tych, którzy stosują regaliz, bo jest też czas na regaliz. Jedni już go zastosowali, inni nie. Nie robimy tego wspólnie, zostawiamy takie okno czasowe kilkudniowe, 3-4 dni powinny upłynąć. I który znów zabieg, tak jak chyba w poprzednim roku mówiłem, zawsze do Państwa należy. Długość pędów nie powinna być zbyt długa, więc no, na dwoje babka wróżyła. Tak czy inaczej, czy to regaliz, czy to pomonit, musi jedno być pewnie szybko opryskane. Etefon. Jeżeli chodzi o Jona Goldy, na pewno etefon byłby dobrym rozwiązaniem i zawsze można dodać troszeczkę jeszcze pomonitu. 250 na Jona Goldy, które słabo zawiązały, jest dobrym rozwiązaniem z uwagi na to, że to będzie stymulować dodatkowo zakładanie pąków na rok przyszły. Śliwa. Kilka słów o śliwie z uwagi na to, że zaczynają się pokazywać nieśmiało zwójki na śliwach, natomiast większy problem może niedługo pokazać się owocówka śliwkóweczka. W tej chwili w pułapki jeszcze się nam nic nie łapie. Tam nic. No, mam 3 sztuki w dyżurnej, najbliższej lokalizacji. Jeżeli chodzi o owocówkę śliwkóweczkę, czyli zerowe zagrożenie, ale musicie Państwo lustrować sady, bo tych szkodników typu mszyce czy zwójki zaczynają się tam pokazywać. To samo dotyczy szpecieli. Jeżeli zauważycie Państwo wzmożoną presję, to wtedy Envidor z kalipsem bardzo dobrym jest rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o grusze, czekamy na pogodę. Miodówka jest najgroźniejszą sprawą, ale nie ma sensu stosować zabiegu zanim pogoda się nie ustabilizuje. Miodówka nie lubi wiatrów, chowa się wtedy, nie jest aktywna, więc jej też dobrze nie opryskamy. Nie stosujemy też w zdradliwą pogodę, unikamy zmycia nieraz drogich
produktów. Rozwiązania są dwa. Uważam, że powinny być zmienne. Jeden zabieg Siltach w połączeniu z abamektyną na przykład, drugi Movento. Movento na pewno nie w niepewną pogodę, bo drogo wychodzi, warto z nim poczekać. Grusza lubi mankozeb, miodówka nie lubi mankozebu, więc też to jest na pewno coś dobrego na ten moment. Przypomnę jeszcze o chrabąszczach majowych. Jest to czas, kiedy one bardzo mocno atakują. Warto przechodzić na plantację i sprawdzić, czy aby sobie nie zagościły na naszych drzewach czy krzewach i nie robią nam tam gołożerów. Warto zerknąć, bo jest to taki newralgiczny moment. Jeżeli chodzi o rośliny jagodowe, malina, porzeczka, truskawka. Na malinach dużo się zwójek pokazało liściowych i tutaj zachęcam do stosowania już produktów owadobójczych. Mówimy o tych malinach powtarzających generalnie, gdzie nie mamy do czynienia kwiatów. Natomiast w odmianach letnich tam pomału kwiaty wychodzą, ale jeszcze to nie kwitnie, więc też byłby taki ostatni moment do tego, żeby sobie plantację podczyścić preparatami owadobójczymi. Znowu Envidor z Kalipsem byłby dobrym rozwiązaniem z uwagi na to, że szpeciela także mielibyśmy wyczyszczonego. No i w malinie dbamy o szarą pleść. Mamy już łan duży malin, musimy stosować produkty na szarą pleść, dajmy na to mytos. Natomiast jeżeli już obserwujemy rdze, czyli pojedyncze grudki rdzy, to wtedy dobrym rozwiązaniem jest produkt Zato, który można połączyć z Profosem, żeby wzmocnić działanie i jedną i drugą chorobę skutecznie będzie niszczył. Porzeczka. Podobna sytuacja, szkodniki się pojawiają, nie widzę przeziernika jeszcze, przynajmniej w tych pułapkach, które rozwieszone mam. Natomiast zaczęły się pokazywać zwójki porzeczkóweczki i tutaj na pewno trzeba rozważać zabieg i na wielkopągowca, i na zwójkę porzeczkóweczkę. Być może, że zanim się Państwo zdecydujecie, to się pokaże jeszcze do kompletu przeziernik porzeczkowy. I truskawka, no na pewno już zaawansowana w kwitnieniu. Te pierwsze zabiegi mogłyby być dioramami, natomiast późniejszy pełna kwitnienia Luna Sensation, która łapie szerokie spektrum patogenów. O tym mówiłem ostatnio. To, że się czasem powtórzę z produktem, każdy z Państwa niech liczy ilość zastosowanych produktów na swoich plantacjach. No jeden z większych problemów to jest to, że słuchacie Państwo doradców, którzy jakąś tam swoją większą czy mniejszą mądrość mają. Ja należę do tych skromnych i uważam, że zawsze jesteśmy niedouczeni i tego Państwu życzę pokory. Uczcie się, pilnujcie swoich notatek, zaglądajcie, liczcie zabiegi. Jeżeli taki Gasparski powie drugi raz z rzędu Luna Sensation, to sobie tam nie piszcie, że trzeba zastosować coś po raz drugi, tylko uczcie się rozwagi, stosujcie produkty przemiennie, żeby jak najdłużej nam mogły służyć. Switch, Signum, dobre produkty, wydaje mi się, na późniejszy okres, kiedy mamy bliżej zbiorów. Krótsze karencje też są dobrym jakimś atutem, natomiast ta Luna Sensation ze względu na ilość patogenów, z którymi sobie radzi, jest chyba dobrym na ten moment rozwiązaniem. Dziękuję, na dzisiaj wystarczy.